Gwiazdy wspierają Monikę Olejnik po jej wyznaniu, doznala przemocy, dodajesz odwagi wszystkim ofiarom domowych oprawców. Dramatyczne wyznanie jednej z najlepszych polskich dziennikarek, Moniki Olejnik, która była ofiarą przemocy we własnym małżeństwie, wywołało szok. Olejnik, znana ze swojej bezkompromisowości wobec polityków, napisała w mediach społecznościowych, że jej pierwszy Mesja Bill. To wyznanie nie pozostało bez echa. Sławni przyjaciele dziennikarki, a także jej życiowy partner, natychmiast ją wsparli. Prowadząca kropkę nad i opublikowała na swoim profilu na Instagramie bardzo osobisty wpis. Monika Olejnik napisała w nim o swoich najgorszych doświadczeniach życiowych. Jako 20-latka była bita, i to przez własnego męża. Przemoc jest jak rana, która goi się powoli, albo wcale. Tak. Wiem o tym, doświadczyłam przed laty przemocy. Byłam studentka, a w zasadzie 20-letnim dzieckiem, kiedy nie zastanawiając się. Wyszłam za mas. Moje życie szybko stało się koszmarem. Mateusz, mój ówczesny mas był przemocowcem. Bill mnie napisała wprost do dziennikarka. Miałam w sobie na tyle sile, że nie czekałam, szybko wyprowadziłam się od niego i rozwiodłam się. Bałam się, że jak ucieknę z Polski, to nie otrzymam rozwodu. Nie chciałam trwać w bólu i doprowadziłam do rozwodu. Tak, mam rozwód z orzeczeniem winy, mojego pierwszego męża zdradza Monika Olejnik. Pierwszym mężem Moniki Olejnik był inżynier Mateusz Praczuk, który zmarł w 2014 roku. Przecinek Maja 62 lata, a jego grób znajduje się na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Dziennikarka przez wiele lat była związana z Grzegorzem Wasowskim, z którym mam syna Jerzego. A obecnie jej partnerem życiowym jest dziennikarz sportowy Tomasz Ziulkowski. Przyjaciele i znajomi dziennikarki byli zszokowani jej wpisem dotyczącym przemocy doznawanej od pierwszego męża. Pod tym dramatycznym wyznaniem Moniki Olejnik znalazło się wiele poruszających wpisów. Zareagowała Kinga Rusin. Monika, to bardzo ważny posterunkowy, mogę sobie tylko wyobrazić, ile emocji związanych z powrotem do koszmarnej przeszłości kosztowało cię napisanie go. Dziękuję, że się na to zdecydowałaś. Słowa o fizycznej przemocy z ust tak mocnej, sprawczej i wpływowej kobiety jak ty dodadza, jestem tego pewna, odwagi wszystkim ofiarom domowych oprawców. Każda forma przemocy powinna być surowo karana. Ostatnio umorzono głośną sprawę przemocowca ze względu na niską szkodliwość społeczna czynu. Patologiczne zachowania trzeba piętnować. Każdego przemocowca, poza kara, powinien spotykać społeczny ostracyzm. Dobrze zrobiłaś. Jestem z tobą. Straszne. Trzymaj się Monia i bardzo jesteś dzielna, że o tym napisałaś. Skadinat to naprawdę nieprawdopodobne. Że musisz tłumaczyć się z traumatycznych przeżyć, co za koszmar, napisała dziennikarka TVN Anna Kalczyńska. Monika całym sercem z tobą. Przytulam, napisała aktorka Maja Ostaszewska, dodając emotikonę serduszka oraz hashtag stop przemocy. Ściskam cię mocno i czule, napisała kolejna koleżanka Moniki Olejnik z TVN24. Katarzyna Kolenda-Zaleska. Z kolei dziennikarka Arleta Zalewska napisała, to niezwykle ważny wpis. Dziękuję za niego. Jesteś odważna kobieta. I ważnym głosem innych. Ściskam cię. Również mężczyźni, z którymi przyjaźni się Monika Olejnik, nie omieszkali wyrazić swego zaskoczenia tym wyznaniem dziennikarki. Bardzo poruszony, przytulam, napisał aktor Jacek Poniedzielek. Tak przykro to czytać. I tak przykro patrzeć, do czego doprowadziła klikalność. Jak tak można? Niech się wstydza ci, którzy doprowadzili do tego, że musisz publicznie wracać do tamtych wydarzeń. Co im to dalo? Co poza zadaniem ci bólu? Wstyd? Brak słów napisał dziennikarz Mateusz Chlatki przypominając. Za jeden z portali przypomniał niedawno historię pierwszego małżeństwa Olejnik. Podpierając się informacjami z prawicowych portali.
na wpis Moniki Olejnik zareagował też Tomasz Żulkowski, obecny partner Moniki Olejnik, który napisał: jesteśmy silniejsi od tych, którzy zją z nienawiści i zawiści. Jeśli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, możesz się zgłosić do ośrodków interwencji kryzysowej, OIK, które są w każdym większym mieście. Możesz tam otrzymać pomoc psychologiczna, prawna, materialna. Część OIK-ów jest czynna cała dobę i na przykład prowadzi noclegownie. Pomoc jest bezpłatna. Nie musisz mieć ubezpieczenia. Jeśli masz uporczywe i silne myśli samobójcze, możesz się także zgłosić do każdego szpitala psychiatrycznego. Tam również nie jest potrzebne ubezpieczenie zdrowotne. W sytuacjach nagłych, o ile powiesz, że to sprawa pilna, lekarz musi cię przyjąć tego samego dnia. Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla młodzieży. 116 111. Dorosli mogą korzystać z bezpłatnego kryzysowego telefonu zaufania 116 123. Obie linie są czynne celodobowo, 7 dni w tygodniu. Spis organizacji pomocowych i więcej informacji znajdziesz na stronie www.samobojstwo.pl. Monika Olejnik zaszalała na gali. Ta kreacja była naprawdę odważna. O w los od wpadki. Tak Monika Olejnik radzi sobie z okrutna pogoda. Te zdjęcia mówię wszystko. Monika Olejnik w łzach zagda Mariusza Waltera. Wspominę też o sporze z Tomaszem Lisem.